witam serdecznie, drogie skorpione, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przygotowały dla Was. Jakaś kasa, ale co dalej, zobaczymy, tak? Wiadomości, przypływ, kasy w tym tygodniu. Czy bezpośrednio, czy niebezpośrednio, zaraz zobaczymy. Wiadomości o pieniążkach, ktoś dostaje wiadomości, wymiana wiadomości, ale idą jakieś pieniążki do skorpiona. I jest odkryta jakaś tajemnica, coś zostaje podpisane. Myślę, że będzie sporo radości, ale pewnych rzeczy skorpion nie dostrzega, moi drodzy. Energia. Skorpion się budzi w energii miłości. No dobrze, coś nowego. Jesteście w swojej pięknej energetyce. Nic się złego tutaj nie powinno zadziać. Jest przeciążenie, czyli tak jak w innych znakach, ale to jest głęboko, niech to sobie zostanie. Moje drogie skorpiony, powiem tak, piękna energia, bo to jest tak, powrót, dobre informacje odnośnie pieniędzy, jesteście w swojej takiej bardzo fajnej, takiej energetycznej, w swojej energetyce, jesteście z każdej strony w swoich emocjach, tak, czyli tutaj nie jest źle, bo tutaj mamy rycerza kielichów, mamy dwójeczkę kielichów, mamy królową kielichów, słuchajcie, mamy czwórkę kielichów wprawdzie tu, ale to myślę, to tutaj jest akurat, nie jest to adekwatne do Waszej energii. Powiedziałabym, że zostaje w tym tygodniu odkryta jakaś tajemnica i do jakiejś wiadomości, też po części do skorpiona i do wiadomości odnośnie pieniędzy, dużych pieniędzy, ale czegoś tak jakby skorpion w tym tygodniu nie chciał zauważyć, nie chciał dostrzec. Będzie wprawdzie jakaś wymiana informacji, ale nie chcecie czegoś dostrzec, chcecie się skupić tylko na tym, co dobre, co piękne, bo to jest tak jakby jesteście tak zmęczeni, bo to jest tak jakby skorpion był tak pomęczony, bo aż taki przygarbiony, ale to odchodzi, tak, to odchodzi, tutaj skorpion jest wchodzi w swoją energetykę, czyli w taką pięknej tej królowej kielichów oraz takiego nowego powiewu, czyli jest jakaś nowa wizja. Myślę, że będą nowe perspektywy do zarabiania. Myślę, że jeżeli chodzi o pieniążki, to tak jakbyście się z czymś wstrzeliły, drogie skorpiony. A i owszem, czyli obserwacja przyniosła to tak jakby z poprzednich tygodni, z poprzednich miesięcy. Obserwacja przyniosła coś, co w tym tygodniu zostanie sfinalizowane. Widzę to duże pieniądze, tylko że czegoś, moi drodzy, nie zauważacie, a nie zauważacie, moi drodzy, czegoś, co jest napisane drobnym druczkiem, czegoś, co ktoś ukrywa przed Wami i tutaj musicie uważać, bo to jest tak jakby chodzi o wielkie pieniądze, to nie chodzi o małe, to jest szczególnie dla tych, którzy chcą coś kupić, coś chcą sprzedać, tam gdzie jest podpis, tam gdzie jest złożony podpis i chodzi o wielkie pieniążki, moi drodzy. Ja wiem, że się cieszycie, bo to jest nowa szansa, to jest nowa perspektywa, ale drogie skorpionki, tu też się pokazuje, że nie zauważasz, mój drogi, moja droga, czegoś. Poobserwuj jeszcze troszeczkę, zanim coś podpiszesz, bo jak podpiszesz, to będzie odkryta jakaś tajemnica lub no i wtedy będzie, może być jakiś boom dla Was, tak? I później jest właśnie to zatrzymanie, tak jak w innych znakach, ale to na to jeszcze, na to tutaj jest tak troszeczkę głębiej, bo to jest tak, jakby to się miało uaktywnić w późniejszym czasie, że coś jest nie w porządku, tak? Ale moi drodzy, energię macie piękną. Piękno, bo przede wszystkim idzie jakiś pieniążek, dobrze zainwestowany pieniądz. W tym tygodniu gdzieś ulokujecie pieniążki, swoje oszczędności, czy pobierzecie pieniążki, czy będą to kredyty, czy będą jakieś pożyczki, nie wiem, to już Państwo pod siebie. Tydzień związany jest z implikacją finansową, czy to są wiadomości o pieniążkach, ale jednocześnie dużo u skorpionów emocji, dużo miłości. Wiele skorpionów spotyka tą jedyną, tak, tutaj jeżeli jest to trygon, słuchajcie, jeżeli jest to trygon, powiem, ognia, no to jest wielka wymiana, jeżeli jest trygon ziemski, no to jest takie ważenie, bardzo dostojne podchodzenie do trygonu, słuchajcie, ziemskiego, i jeżeli jest to trygon powietrza, no to jest takie bardziej skupienie się na obserwowaniu, ponieważ tak jakby coś Wam nie pasowało, właśnie byłaby ta osóbka zbyt tajemnicza troszeczkę i musicie się jej przyjrzeć, musicie tak jakby wziąć za i przeciw, czy warto w to wchodzić, czy nie warto w to wchodzić, ale wydaje mi się, że czegoś skorpionki nie w tym tygodniu nie dostrzegają, a przynajmniej nie chcecie dostrzec,
czegoś, a być może jakieś prawdy o sobie, tak, ale jednocześnie też być może jest wiele skorpionów, widzę wiele skorpionów, u których uaktywnia się tak jakby takie widzenie tym trzecim okiem, tak, czyli jest wiele skorpionów, które gdzieś tam być może otwiera się wasza ścieżka ezoteryczna, tak, bo to też można powiedzieć, bo mamy tutaj tą kapłankę, ale mamy też takie spisywanie siebie, czyli tak jakby wyjście do ludzi, czy otwarcie się na to, czy wzięcie się za takie hobby, czy gdzieś tam, jest to potrzebne serca. Powiem tak, skorpion w tym tygodniu idzie za potrzebnym serca. Idzie i tak jakbyście były pewne, bym powiedziała, tego, że jesteście pewne tego, co robicie, tak? Bo jest to i bardzo ziemskie jednocześnie, ale i też obłożone waszymi kartami, waszą energią. Ona jest taka zrównoważona, ona nie jest brawurowa. Super, tylko nie podoba mi się przy dziewiątce denarów, nie podoba mi się czwóreczka kielichów, czyli tak jakby, ja nie tłumaczę tego jako znudzenie, tylko bardziej niedostrzeżenie czegoś, co się wokół was dzieje, bo to jest tak natłok zdarzeń, natłok informacji, to jest takie, ja bym powiedziała, że 1 300 000 myśli na raz, jeżeli chodzi o osoby, jeżeli chodzi o partnerów, o kogoś nowego, być może chodzi o jakieś związki, być może na oboczne związki, być może skorpion będzie chciał sobie poflirtować w tym tygodniu niesamowicie mocno, być może wybierze się w podróż, być może postanowi kupić coś pięknego swojej wybrance czy wybrankowi, tak, coś, ale jest jakieś finalizowanie. Chodzi o duże pieniążki i chodzi o duże emocje, o silne emocje, o takie emocje, gdzie będą prowadziły skorpiona, bym powiedziała też te emocje, jeżeli chodzi o emocje, to chcę wam powiedzieć, że mogą prowadzić do stałego związku. Takie obserwowanie, że tak, ten partner, ta partnerka, to jednak jest to ktoś, z kim jest po drodze, tak, czyli tak naprawdę, ale jest takie budzenie się, tu jest tak danie komuś pieniążka, bo tu też jest danie pieniążka, zadowolenie z tego, że się dało i później obserwacja, jak to się rozwija. No powiem wam, tutaj jest różne są sposoby. Moje drogie skorpiony, powiem wam tak. Jedno, co mi się nie podoba tutaj u was, to jest tak, są to nogi, są to nerki, bardzo mi się nie podobają tutaj nerki, moi drodzy, bo we wszystkim tutaj jest ogrom kielichów, to jest ogrom kielichów i jest takie siądnięcie, jest takie przygarbienie, ale jednocześnie są to organy, takie podwójne organy, ja bym powiedziała, że są to nerki, uważamy na nerki, czyli nefrologicznie skorpiony powinny, nie wiem, czy więcej płynów, jeszcze więcej z tego względu, że to trzeba, moi drodzy, filtrować, to trzeba gdzieś tam przerzucić przez siebie, bo to jest tak, jakby nerki były najbardziej u skorpiona w tym tygodniu obciążone. Tyleż, kochani. Energie macie przepiękne, takie będziecie bardzo emocjonalne, bardzo, ale takie jednocześnie świetliste, będziecie zauważalne, tylko rzeczy uważajcie, żebyście czegoś, kurde, nie przegapiły, czegoś nie przeoczyły, bo później to będzie po podpisaniu, w szczególności dla tych, które coś podpisują, które coś biorą, czy sprzedają, czy kupują, to już państwo pod siebie podłóżcie, ale uważajcie, przeczytajcie przede wszystkim to, co jest napisane drobnym druczkiem, żebyście, bo to jest do zmiany, jest to coś, co możecie zmienić, coś, co możecie wynegocjować i wtedy będzie super, bo to są wielkie pieniądze, słuchajcie, olbrzymie, tu chodzi o duże pieniążki, o duże, nie wiem, czy są to inwestycje, czy są to nowe pomysły, ale tutaj trzeba po prostu wziąć wszystko pod uwagę, żeby później nie było za późno, bo nie będzie możliwości zmiany, o tak bym powiedziała. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Czyli piękne energie, buziaczki, hejpa, do kolejnego czytania.